Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ4, Puchar Świata oczywiście, jesteśmy po 18 konkursie, no czas przejść do 19, czyli to Willingen, moi drodzy, gdzie dzisiaj odbędzie konkurs indywidualny, a jutro będziemy mieć drużynówkę mieszaną, więc mężczyźni i kobiety będą razem stawać tutaj w bój, żeby no odnieść zwycięstwo. Zobaczymy, jak to się dzisiaj stanie w indywidualnym konkursie. Dawid Kubacki rozpocznie, moi drodzy, te zawody. No i oby Dawidowi w końcu pomogła jakaś skocznia. No, oddał skok na 136 metr, 50 cm. Warunki są niesprzyjające, trzeba dodać. Więc no, może to mu przyniesie upragnione miejsce w 30 dzisiaj. Jewgenij Klimow, numer drugi. No, Klimow wygląda, jakby miał na tej skoczni problemy i no, widać je na gołym okiem. 132,5 tylko. I oczywiście za Dawidem musi być, to nie ma innej opcji. Kevin Maltsev, numer trzeci. Też Kevin jakby tutaj delikatnie spóźnił ten skok i bardzo podobnie do Klimowa, jeszcze gorzej chyba. No dalej, ale gorsze noty, 1/10 przegrywa z Klimowem, więc na razie Dawid jest liderem. Więc wychodzi na to, że skok Dawida nie był taki zły. Arti Aigro. Zobaczymy, jak Aigro skoczy. No Aigro chyba dalej od Dawida. Skok ładnie, daleko, 138,5 i prowadzenie przed Dawidem, no musi być, bo 2 metry dalej skoczył. Aigro prowadzi. Robin Pedersen. A nie może znaleźć Robin Pedersen tego skoku, który w końcu dałby mu spokój. No, pierwsza seria wygląda obiecująco dla niego. 139,5. No i oczywiście zmiana na pozycji lidera. Angela Niszek. No, przed igrzyskami dobra forma to podstawa. Laniszek krótko. No i tutaj raczej bez szans Laniszek. 130,5 tylko. Ostatnie miejsce, moi drodzy, dla Laniszka. Anti Alto. Pierwszy z spinów. I zobaczymy, czy on dzisiaj pokaże klasę. Stara się. I ten skok nie jest zły. 138,5 daje mu drugi wynik tylko za Robinem Pedersenem. I to tylko 0,3 punktu za nim jest. Mariusz Lindwik. Wyjście z progu nie najgorsze. Teraz zobaczymy, jak daleko uciągnie ten skok. Koło Dawida będzie. Miejsce piąte, więc za Dawidem. 135,5 metra bliżej. No więc tutaj nie jest to dobra pozycja dla niego. No i Klemens Murańka, który spada w tej klasyfikacji coraz to bardziej. No niestety, ale Klimek no nie może jakoś wejść na ten poziom, na którym był. No ten skok przyzwoity teraz, 137,5, daje mu czwarty wynik tuż przed Dawidem. Daniil Sadrejew. No pamiętamy początek, jak to był nawet w pierwszej dziesiątce, no a potem nagle wszystko zaczęło się sypać mu. Teraz Daniil Sadrejew, no przed Dawidem raczej będzie. Piąte miejsce rozdziela właśnie Klemensa i Dawida. No i punkt przed Dawidem chyba wylądował, tak? Dobrze patrzę? Jo. Mackenzie Boyd-Klaus. To też jest ciekawy przypadek. No ale widzimy. Znowu spóźnione wyjście z progu Mackenzie'ego. Efekt. Ostatnie chyba miejsce. Nie, przedostatnie. Laniszek gorzej tylko. Więc no, no nie ma czym się szczycić Mackenzie dzisiaj. Casey Larson. Taka próba przed igrzyskami i takie skoki niektórych skoczków, no to aż była o pomstę do nieba. Casey Larson wcale nie lepiej. 133 tylko i to jest ósme miejsce w tym momencie. Carl Geiger. No, zwyżka formy u niego nastąpiła i to jest powód Niemców do radości. Zobaczymy, jak u siebie Willingen sobie poradzi. No także dobry skok Karla. To będzie lider, 139,5. Wszystkie noty po 19, no ale ten skok, do tego skoku nie można było się to przyczepić. Ex aequo z Robinem Pedersenem. Brawo. Etu Noisiainen. Ależ tutaj do pionu ten arty w pierwszej fazie postawił.
Ale troszkę mu to też pomogło, trzeba powiedzieć, na tych warunkach. 137,5 osiągnął piąte miejsce dla Fina, więc na razie Alto trzeci, piąty etu. Finowie wyglądają obiecująco. Cenę Preutz. Cenę Preutz, cenę daleko. Uhuhu. 142,5, no mamy w końcu 140 metrów. I z tego trzeba się cieszyć. I ogromna przewaga nad Robinem Pedersenem i Karlem Geigerem. No więc Stefan Kraft. Kraft jakby spóźnił wyjście z progu. Tak to wyglądało. I miejsce 10 Stefana Krafta za Dawidem Kubeckim. Tuż, tuż. Więc no Dawid kolejne miejsce wyżej. Czesmir Koziszek. Ostatnio bardzo zniżona dyspozycja Koziszka, no i widać, że nadal nie jest w dobrej dyspozycji. 15 dopiero miejsce, cieńko to widzę. Gregor de Schwanden. Oj, de Schwanden chyba lepiej będzie, no tak, tutaj koło podium się może kręcić. Piąte miejsce w tym momencie, 138 metrów. Osiągnął, więc Szwajcar oddał dobrą próbę. Michael Heibeck. No, raz mu się konkurs uda, drugi raz mu się nie uda. Bardzo w kratkę skacze Heibeck. No i to jest kolejny skok potwierdzający to. 137 i miejsce 9 tuż za Klimkiem Murańką przed Daniłem Sadrejewem. Simon Ammann. No jak igrzyska, to on zawsze jest gotowy. Ale zobaczymy. Simon Ammann, przepraszam, a nie Daniel. Daniel był w klasyfikacji na 10. Ammann na 13 miejsce dopiero. No to jest trochę sensacja, powiedziałbym. Za Stefanem Kraftem nawet jeszcze się pojawił, no. Kilian Bartol. Ocenę Preutz oddał dobry skok. Kilian, króciutko. Więc tutaj też jakichś szans nie widzę. 15 miejsce Tilena Bartola, więc dzisiaj trzecia, no ostatnia dziesiątka tak naprawdę może być nawet z tego. Więc nawet bez awansu. Roman Trofimow. I Roman Trofimow stara się inaczej lecieć i to tak samo nic nie daje. Wiatr jest bardzo z tyłu i tutaj trzeba naprawdę nakryć ten skok. 14 miejsce Trofimowa, więc a manem jeszcze, no. Więc ciekawa sytuacja się w tym momencie wyklarowała tutaj. Chunshiro Kobayashi. Pamiętamy jego skok w Oberstdorfie na początku turnieju. To był świetny skok. No i teraz pokazuje, że jest jakaś tutaj jeszcze nadzieja przed igrzyskami. 139. Miejsce 5 dla Chunshiro Kobayashiego. Markus Eisenbichler. Też nie może wyjść na ten wyższy bieg. No i widzimy, że znowu jest ten średni skok, 12 miejsce, przed Dawidem Kubackim co prawda, no ale za Daniłem Sadrejewem między innymi. Peter Preutz, cenę zrobił swoją robotę, zobaczymy czy Peter również. No Peter spóźnia skok, to obawiam się, że tutaj z tego nic nie będzie. No i dobre mam przypuszczenia, 19 miejsce Petera, jeszcze za Tilenem Bartolem, więc bardzo słabo. No i Jakub Wolny. No tu oczekujemy dobrego skoku Kuba. I czy otrzymamy taki skok? No nie za bardzo. To jest skok na 16 dopiero miejsce. Bardzo daleko. Dawid 13 jest, więc Dawidowi robi się nadzieję na drugą serię w tym momencie. No i Jan Herl. Ostatnio brak awansu do drugiej serii. To była dosyć spora niespodzianka, bo on był naprawdę bardzo... W ostatnim czasie równym skoczkiem, no ale coś tutaj przed igrzyskami padło. 12 miejsce teraz, ex aequo z Markusem Eisenbichlerem. To też nie jest skok jakichś marzeń. Michał Nazarow. Oj, oj, oj. Reprezentacja Rosji to dzisiaj naprawdę kiepsko. Chyba Sadrejew tylko jest wysoko. 25 miejsce z Nazarowa, więc też bez awansu dzisiaj. No tragedia. Sadrejew jest na 11 miejscu, najbliżej awansu. Yukiya Sato. No,
pobudkę miał trochę w Sapporo, więc może wróci do dobrego skakania Yukiya i na to wszystko się zanosi. Szóste miejsce w tym momencie. Tuż za Junshiro. A Cene Preutz nadal jest liderem. Keiichi Sato. Oj, to wyjście z progu Keiichiego. Tragedia. Skok na miejsce. Sorry, 20, 135,5. Więc też tragedia, wręcz bym powiedział. No to Halvor Egner Granerud. No tu powinien być dobry skok Halvora. Tak jest, on dołączy do Cene Preutza tam. 142 metry daje drugi wynik tylko za Cene Preutzem. I to też niewiele to jest strata, bo na taki skoczni to jest mała strata. Stefan Laje. Też trochę z lotów spuścił, ale ten skok lepszy. No i trzecie miejsce reprezentanta Niemiec. Brawo. No w końcu Stefan Laje oddał taki skok, jaki no powinien. Matthew Sukup. Matthew, nie, też krótko. I dopiero 19 miejsce, moi drodzy. To jest dosyć słaby skok. Ex-aequo z Simonem Ammanem. No to Władimir Zografski, moi drodzy. No jeżeli pojedzie na igrzyska w formie, to ma wielkie szanse namieszać w tej czołówce. A jak widać, forma w miarę jest. 9 teraz miejsce Władimira, więc jest przede wszystkim równy. Niko Kytosaho. No, film troszkę o klasyfikacji spadł, ale to nie zmienia faktu, że skacze równo i teraz na trzecie miejsce skakuje. Brawa dla Fina, młodego. Piotr Żyła. No, my chcemy w końcu Polaka zobaczyć wyżej troszkę, bo to jest... No na razie nie ujrzymy chyba raczej, bo Piotrek skakuje na 15 dopiero miejsce. Więc tuż za Klemensem Murańką przed Hajbekiem. Dawid jest 20 w tym momencie, więc Dawid jeszcze musi czekać. No i teraz Robert Johansson. Zwyżka ostatnio formy w Sapporo. No tutaj tak bez błysku powiedziałbym. 13 miejsce, 137,5. Więc tutaj ex-aequo z Etu Noisiainenem. No i Markus Schiffner. Też bardzo podobny skok. I siódme miejsce, 138,5. Więc tutaj udało mu się ładnie z notami wyskoczyć aż na siódme miejsce ex-aequo z Anti-Alto. Ryoyu Kobayashi. Ostatnio naprawdę kiepsko skacze Ryoyu. Coraz to niżej w tej klasyfikacji jest. No a dzisiaj nie wiem, czy to nie jest skok na brak awansu. 23 miejsce w tym momencie. Ex-aequo ze Stefanem Kraftem, za Dawidem Kubackim, więc Dawidowi zaświeciła się ładnie lampka. No i Timmy Zajc. No, zaczynamy zaraz batalię w tej dziesiątce. Timmy Zajc. Jak on skoczy. Bardzo podobnie do tego, co przed chwilą widzieliśmy. 25 miejsce, jeszcze gorzej. Więc no, Dawid, coraz bliżej ten awans. Konstantin Schmidt. Oj, Konstantin, zepsuł chyba. Zepsuł sobie dzisiaj szansę na awans. Totalnie, 35 miejsce u siebie, to jest tragedia, no. Filip Aschenwald. Też bez jakiegoś szału. Miejsce 20, Filip Aschenwald, a ex-aequo z Markusem Eisenbichlerem i Janem Herlem. No i teraz Kamil Stoch. No Kamil, żeby tobie się to nie przydarzyło, bo ta skocznia, widzę, płata niezłe figle dzisiaj. Ale Kamil spokojnie, wychillowany. Skacze swoje, Kamil. Brawo. 139,5. Mamy piąte miejsce dla Kamila. Kamil znowu się odpala w drugiej części sezonu. No i teraz Andreas Wellinger. A
Andreas Wellinger, to będzie dobry skok. No myślałem, że będzie lepiej. Szóste miejsce 138,5, ale swoje zrobił Wellinger, więc on w czołówce jest. No i Johan Andre Forfang. Nieobliczalny Forfang. Też robi dobrą chyba robotę, miejsce 14. No będzie miał co do odrabiania w drugiej serii, ale to jest akurat jego problem. No i Wiktor Polaszek. On z konkursu na konkurs, no wydaje się coraz bardziej niepewniejszy. No i zobaczymy, ile tutaj dzisiaj skoczy. No nie. To jest brak awansu dla Polaszka na pewno. 38 dopiero miejsce, moi drodzy, więc bardzo słabo to wyglądało. No i Deiki Ito. Czy on awansuje? Zobaczymy. No, wypadałoby, żeby oddał daleki skok i zrobił coś w tym kierunku. 11 miejsce, 139 metrów. Egzekwo ze swoim rodakiem Junshiro Kobayashi. Nadal Cenepreus jest liderem, dodajmy. No to może Stefan Hula. Oj, Stefan. Na granicy ostrza, 22 miejsce, jest awans, egzekwo z highbackiem, ale no tutaj już zawiało cienko, no. Witali Kaliniczenko, moi drodzy. Ależ tu się stało. Wicelider Pucharu Świata, 42 miejsce, moi drodzy. Bardzo kiepsko. No i został Huber ostatni. Czy jego to samo nie trafi? No starał się jak najdalej, ale miejsce 35 Hubera, bez awansu Huber, więc to jest kolejna sensacja przed igrzyskami, więc po pierwszej serii prowadzi Cenepreus, na drugim miejscu Halvor Egner Granerud, trójkę zamyka Niko Kytosacho, dalej czwarty Stefan Laje, piąty Kamil Stoch, szósty Andreas Wellinger, siódmy Robin Pedersen egzekwo z Karlem Geigerem. No i na dziewiątym miejscu Antti Aalto i Markus Schiffner. Szukając dalej Polaków, musimy się przenieść aż do trzeciej dziesiątki. Tam Klemens Murańka 20, Piotr Żyła 21, Stefan Hula 22. No i Dawid, ostatecznie udało się awansować na 28 miejscu. No i zamyka tą 30 Stefan Kraft i Ryoyu Kobayashi. Zatem czekamy za drugą serią konkursową, moi drodzy. Bardzo ciekawy ten konkurs przed igrzyskami, no i rozpocznie to wszystko Stefan Kraft, 135,5 w pierwszej, no czy w drugiej będzie lepiej, wiatr nadal niesprzyjający. No i skok, powiedziałbym, że bardzo podobny, pół metra bliżej tylko, więc Kraft tutaj nic nie wywnioskował w pierwszej serii. Ryoyu Kobayashi. Ryoyu ładnie i prowadzenie powinno być, jest 136,5 metra. Ryoyu prowadzi, no i teraz Dawid Kubacki, moi drodzy. Potrafi się skupić. Potrafi i to robi Dawid Kubacki, proszę bardzo. 137, ale drugie miejsce. No przegrał z Ryoyu notami, chyba mi się wydaje, bardziej niż notą. Markus Eisenbichler, 25 miejsce. Ojojoj, Markus chyba ostatnie 30 miejsce dzisiaj. No, na to wygląda. Czwarte miejsce za Kraftem, no i to strata ogromna, ojeju. Jan Herr. Austriacy potrafią skakać na taki skocznie, jak się skupiać, szczególnie na tych drugich seriach, ale no Herlowi to dzisiaj nie wychodzi. Zresztą te warunki nie pomagają bardzo. 133,5 i miejsce czwarte. Za Kraftem jeszcze ląduje Herl. Na Dawid się przesuwa w klasyfikacji. Filip Aschenwald. Też krótko. Miejsce czwarte również, więc tutaj nic się nie pozmieniało w klasyfikacji. Nadal trójka Kobayashi, Kubacki, Kraft. No i Daniel Sadrejew, jedyny reprezentant Rosji, który w drugiej serii jest. No może powiedzie mu się tutaj i odda daleki skok. No to byłaby sensacja, jakby on teraz... proszę. 140 metrów mamy. No to zaczyna się dziać historia. Sadrejew tym skokiem może naprawdę sporo awansować w klasyfikacji. Michał Hajbek.
O, Heibek bardzo podobnie. 139,5 i obejmuje prowadzenie, proszę bardzo. O pół punkta dokładnie przed Sadrejewem. No to jest też spora sensacja. No i Stefan Hula. Oj, Stefanowi już tak się nie powiodło, niestety. Trochę spadnie nam tutaj. Szóste miejsce za Kraftem jeszcze. Dawid czwarty. Dawid się przebija dobrze, bo punkty mu się przydadzą. Piotr Żyła. Piotrek. No, starał się dobić tam do tej dwójki, ale ostatecznie za Hajbekiem i za Sadrejewem jest Piotrek na trzecim miejscu. Klemens Murańka. No, punkty jemu też są potrzebne, ale zobaczymy, jak to wszystko się wydarzy. Oj, ładnie, Klimek, brawo. O takie skoki chodzi, 142,5. I mamy nowego lidera, zmiana. Etu Noisiainen, 18 miejsce po pierwszej serii. Bardzo dobre, bym powiedział nawet. Ale w drugiej serii raczej tego nie utrzyma, bo ten skok jest krótszy zdecydowanie. No i piąte miejsce w chwili obecnej ex aequo z Ryoyu Kobayashi. Robert Johansson. No, Johansson bardzo podobny skok. I też piąte miejsce, ale już oddzielnie. Tutaj chyba noty zdecydowały, że jest wyżej. No to następny to Arti Aigro. Też bardzo wysoka pozycja po pierwszej serii Aigro. No i w drugiej serii zanosi się, że możemy mieć także dobrą pozycję, bo ten skok jest bardzo dobry. Na drugie miejsce, tylko za Klimkiem i to 0,1 punktu, 142 metry. Brawo! Gregor Deschwanden. Oglądamy coraz to równiejsze skoki, ale Deschwanden psuł sobie ten skok w drugiej fazie. Siódme miejsce, no ale będzie się bił z myślami, bo ten skok mógł być spokojnie udany. Johan Andre Forfang. Będzie blisko czołóweczki Forfang. Miejsce trzecie, proszę bardzo. Tuż przed Heibekiem, 0,3 punktu. No i Forfang tym skokiem też może się tam trochę poprzebijać w klasyfikacji. Zobaczymy zresztą. Władimir Zograwski. No, Włodek jest nieobliczalny. No ale nie na tyle, żeby tutaj móc się włączyć do tej walki. Szóste miejsce w chwili obecnej dla Zograwskiego. Za Sadrejewem przed Piotrkiem Żyłą. Nadal Klemens Murańka z liderem, dodajmy. Yukiya Sato. Yukiya, oj. Ten skok mógł być jeszcze dalszy, ale no. Zdarzają się i takie ex aequo z Zografskim. Więc tutaj nie zmieni się nic w klasyfikacji. No i Junshiro Kobayashi. Chyba najlepszy z Japończyków. Nie, i to jeszcze jest, zapomniałem. Będzie raczej skakał tuż po nim, no. Junshiro też ładnie, ale noty mogą go zgubić. Trzecie miejsce dla Junshiro, przed Forfangiem jednak. No więc tutaj chyba przewaga zrobiła swoje. Daikito. Daikito! Czy mamy nowego lidera? Trzecie miejsce, 270,1. O 1,8 punktu za Aigro. Ajajaj, mało tutaj brakło mu, ale na trzecim miejscu jest. No i teraz Anti-Alto, wkraczamy do dziesiątki. No i Alto też może tutaj skoczyć ładnie. No nie na tyle ładnie. To jest dziesiąte miejsce, ale i tak będą dobre punkty z tego dzisiaj. No i Markus Schiffner, bardzo dobra pozycja do ataku dla Markusa, zobaczymy. O, ale nie, ten skok spóźniony totalnie. Total Fest i witamy trzecią dziesiątkę chyba. 17 miejsce teraz. Za Dawidem jeszcze, proszę bardzo. No i Robin Pedersen. Ma szansę na bardzo dobry występ w końcu Robin. Ale no, znowu ten sam błąd po wyjściu z progu. Eliminuje go z tego i chyba trzecia dziesiątka po raz kolejny. 22 miejsce. Przedostatni, tylko Eisenbichler gorzej. No nie wiem, co tu powiedzieć. Karl Geiger.
Karl, no. Moi drodzy, to jest miejsce ósme dla Karla. No, wydawało się być troszkę wyżej, a jednak nie. Ale i tak dobrą robotę wykonał. Andreas Wellinger. Wellinger też starał się jak najdalej. Miejsce piąte dla Wellingera. Więc i to tutaj z nim dzisiaj wygrywa. No i Kamil Stoch, moi drodzy. Kamil jak najdalej trzeba tutaj skoczyć. No i taki skok widzimy. U Kamila czwarte miejsce. Przegrał z Daiki i to, więc tutaj Daiki nie podgoni. Ale między innymi Wellingera Forfanga troszkę tam podgoni. Stefan Laje, wkraczamy do czwórki. To już zostali tylko ci najlepsi. Zobaczmy, jak Stefan Laje skoczy. Ładnie. Myślę, że na drugie. Trzecie miejsce starczyło to, więc Aigro nadal bezpieczny. Więc Aigro, bardzo dobry dzisiaj występ. Najlepszy w tym sezonie. No i Niko Kytosaho. Wysokie trzecie miejsce Fina. Czy może być jeszcze lepiej? O, panie! Prowadzenie dla Niko. 142 metry. Ależ się odpalił Finn dzisiaj, no. No, to jest bardzo dobra wiadomość przed igrzyskami. No i Halvor Egner Granerud. Reprezentant Norwegii. Czy on tutaj powalczy jeszcze? Nie, to jest za krótko. Miejsce czwarte dla Halvora. Poza podium na pewno. Więc Aigro jeszcze z nadziejami na podium. Został Cene Preutz ostatni. Ale spóźnia swój skok Cene, więc on tutaj się nie liczy. On tutaj będzie klepał biedę. 17 miejsce dopiero Cene Preutza, więc dzisiejsze zawody. No sensacyjnie wygrywa Niko Kytosaho, moi drodzy. Finn, no zrobił swoje. Zrobił swoje dzisiaj z ładną przewagą. 4,7. Potrafił w tych warunkach najlepiej skakać. Drugi Klemens Muranka, świetny występ Klemensa. Bardzo ładnie. Arti Aigro, trzecie miejsce. To jest turbo sensacja. Dalej czwarty Halvor Egner Granerud. Piąty Stefan Laje. Szósty Daiki, to najwyżej z pierwszej dziesiątki. Dalej siódmy Kamil Stoch, bardzo dobry występ po raz kolejny Kamila. Ósmy Junshiro Kobayashi. Dziewiątkę zamyka Andreas Wellinger. Dziesiąty Johan Andre Forfang. Dalej Polacy to 18 Piotrek Żyła, 23 Dawid Kubacki i 26 Stefan Hula. Na trzech ostatnich miejscach Jan Herl, Robin Pedersen i Markus Eisenbichler. Spójrzmy zatem na klasyfikację generalną Pucharu Świata. No, przed igrzyskami na prowadzeniu i na igrzyska jako lider pojedzie Daniel Huber, 572 punkty. Daiki to na drugim miejscu, 517. Vitali Kaliniczenko, 498. Stefan Hula na czwartym miejscu z 483. Dalej na piątym miejscu Johan Andre Forfang ex aequo z Wiktorem Polaszkiem po 442. Niko Kytosaho na siódme miejsce wpadł, 424. Andreas Wellinger, moi drodzy, 395. Kamil Stoch na dziewiątym miejscu, 383. No i dziesiątkę zamyka Filip Aschenwald, 350 punktów, moi drodzy. Robi się tutaj bardzo ciekawie. Dalej Polacy, 18 Piotrek Żyła z dorobkiem 338. Dalej szukamy, bo tu jeszcze powinien być gdzieś Klemens Murańka chyba. Jakub Wolny na 26, 264. Klemens Murańka 31, egzekwo z Ilonem Bartolem, 236. No i Dawid nadal na ostatnim, 50. miejscu, 42 punkty, ale zmniejsza już powoli te straty, moi drodzy, do innych zawodników, do Klimowa m.in. czy Malcewa. Aigro sporo podskoczył, więc no, tutaj zostało trzech skoczków, którzy jeszcze 100 punktów nie przekroczyli, no ale podejrzewam, że uda im się ta sztuka już niedługo, więc no. Moi drodzy, ja dziękuję wam za uwagę w tym momencie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie. No i cóż, widzimy się jutro na konkursie drużynowym. Mieszane drużynówki. Więc no, przyszykujcie się. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa. No i hej!